Sparta TV. Telewizja Sparty Mierków. Z nami jest zawodnik Sparty Mierków, Michał Suliński. Cześć Michał. Cześć. No Michał, jesteśmy po bardzo dramatycznie emocjonującym spotkaniu z Błękitnymi Zabłocie. No powiedz, jak ty to spotkanie odczuwasz? Co tu się wydarzyło? Bo było wszystko, rzuty karne, obroniony rzut karny, czerwona kartka. Roller coaster, zaczął się na nas mecz fatalnie. Po niestety moim błędzie mieliśmy przeciw nam karnego podyktowanego. Mniej lub bardziej słusznie w mojej ocenie, ale to już nie będę w to wnikał. Był to był, straciliśmy szybko bramkę w pierwszej minucie. Takie rzeczy się nie powinny dziać, ale dobry był impuls. Później troszeczkę zaczęliśmy atakować. Niestety zaczęliśmy grać w 10. Jeden z naszych zawodników dostał czerwoną kartkę po dwóch żółtych. No to był cios, bo przegrywaliśmy, mieliśmy wynik, który musieliśmy gonić. Pozytyw jest taki, że na drugą połowę weszliśmy i nie chcę mówić, że zmierzyliśmy drugą drużynę, bo byliśmy jednak w 10, ale odpieraliśmy dzielnie ataki, strzeliliśmy bramkę wyrównującą i bardzo niewiele brakowało, żeby strzelić zwycięską bramkę. Mieliśmy naprawdę dobre sytuacje, ale to jest piłka nożna, to raz jest tak, raz jest tak. Co najważniejsze, nasz bramkarz dzisiaj uratował nam tyłek, obronił ostatniego karnego, bo po nim byśmy się już prawdopodobnie nie podnieśli, a jeszcze mieliśmy, jego obrona dała nam, jeszcze wiatr w skrzydła dała nam i naprawdę ten mecz mógłby się inaczej skończyć. Jest jeden punkt, cieszymy się z niego, aczkolwiek zawsze gramy o pełną pulę. No właśnie tak mówisz, cieszymy się z tego jednego punktu, no bo on jest naprawdę wyszarpany dzisiaj. W ciężkich, tak by powiedzieć, warunkach. Tak, chłopaki dali z siebie wszystko. W 10-osobowym składzie. Naprawdę ciężko się gra. Podejrzewam, że gra się pewnie ciężko, bo o jednego zawodnika mniej. I to wyciągnąć właśnie ten jeden punkcik, to on też pokazuje jakiś taki... Szukamy tego... Daje fajny impuls, tylko właśnie, teraz... Właśnie, szukamy tych pozytywów, no nie? Szukamy pozytywów, tylko że te pozytywy nie dadzą nam utrzymania. W koniec końców utrzymanie dają punkty i my musimy zbierać te punkty. Nie ma inaczej, musimy za tydzień no pokazać... No właśnie, pojedziemy z takim nastawieniem teraz, bo teraz kolejny mecz to już mecz wyjazdowy z Małomicami. Jak z takim nastawieniem zagracie ten kolejny mecz, to jeżeli ja zagramy, spokojne o punkty. Jeżeli zagramy cały... Tak jak drugą połowę. Końcówkę sezonu, czyli teraz te mecze, co nam zostały, tak jak drugą połowę, to nie ma na nas mocnych. Byliśmy kolektywem, było nas... Mimo, że graliśmy 10, to czułem, że gramy w 12. I... Każdy chciał za drugiego walczyć, każdy chciał dać zdrowie, także to się ceni, to jest naprawdę coś, na czym można budować, ale co będzie, czas pokaże, liczymy na to, że będzie w przyszłym meczu lepiej, musimy zbierać punkty, bo one potrzebne są jak tlen do oddychania. Dobra, dzięki. Dzięki.